Staram się żyć zgodnie z zasadami ekologii i to, co wszyscy powinniśmy robić, ja też wykonuję, czyli no, sortuję śmieci, nie myję zębów przy odkręconym kranie, wyłączam listwę, gdzie mam przymocowane wszystkie ładowarki w nocy, jak ich nie ładuję. Jeszcze samochodem hybrydowym, więc jakby staram się na tyle, ile mogę, pewnie dużo jeszcze przede mną. Nie jem mięsa na przykład, co też jest, myślę, bardzo proekologiczne. Nie było mi ciężko zrezygnować z mięsa, bo nigdy za nim nie przepadałam. I jakby to nie była, nie był główny posiłek w moim dniu. I przyszedł taki moment na mojego syna, który zszedł kiedyś z góry do salonu, mówi: mamo, ja chyba już nie chcę mięsa. Jakoś oglądał jakąś bajkę w ogóle i go tak cofnęło totalnie. I mówię: Jezu, Xavier, cudownie, po prostu możemy teraz żyć w trójkę, dokładnie tak jak ja bym chciała. I tak nam się udało i już naprawdę, nie wiem, prawie 2 lata nie jemy tego mięsa i całkiem dobrze się czujemy, powiem więcej, nawet chyba lepiej, jakoś tak jest przyjemniej. A ekologia to też moda. Właśnie, co się dzieje z ubraniami i czy pani kupuje czasami mniej niż wcześniej albo w jakiś sposób oddaje swoje stare ubrania? Oddaję swoje ubrania, jak już w nich nie chodzę, ale też staram się ich nie wyrzucać, bo jakby to cała moda też zatacza koło i potem okazuje się, że jest coś, co nosiłam 20 lat temu, co można ubrać jeszcze raz, więc to też jest przymiłe. Ale odkryłyśmy z Fabką też drugie życie rzeczy i kupujemy różne rzeczy vintage'owe czy w second handach. Bardzo nam się to podoba, jest to śmieszna zabawa, więc oprócz tego, że no, kupujemy fajne rzeczy, drogie, to też lubimy kupić coś, co ma jakąś inną duszę. To jest fajne. Tak. A kupuje pani mniej ubrań? Oj, zdecydowanie. W ogóle ostatnio złapałam się na tym, że już nie pamiętam, kiedy byłam w jakiejś galerii czy na jakichś takich totalnych zakupach. Kiedyś to jakoś było wpisane w, nie wiem, w nasze DNA, że chodziło się na zakupy. Teraz robię ich dużo mniej i w ogóle ich nie potrzebuję. Także no, cieszę się z tego.